Hala sportowa toruńskiego UMK. Witamy serdecznie. Druga kolejka drugiej ligi koszykarzy. Biało-czarne stroje AZS UMK Konsus Toruń pokazywaliśmy i w poprzednim, i dwa lata temu w sezonie również tę drużynę w rozgrywkach właśnie drugoligowych. Można powiedzieć, że ekipa w tym sezonie prowadzona po raz pierwszy przez dotychczasowego zawodnika Tomka Lipińskiego przez poprzednie dwa sezony zyskiwała doświadczenie, no i spisywała się w tych rozgrywkach, no, można powiedzieć, że coraz lepiej. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Pierwsze spotkanie przed własną publicznością we własnej hali, drużyna AZS UMK Konsus przeciwko Obrze Kościan. Rozpoczynamy od drugiej połowy tego spotkania, ale tak jakby ten mecz rozpoczynał nam się od nowa, dlatego że po pierwszej części tego spotkania, po dwóch kwartach, remis 36-36. Pierwszą kwartę gospodarze, no można powiedzieć, zgodnie z oczekiwaniami tutaj wygrali 20-13. W drugiej jednak drużyna z Wielkopolski wygrała 23-16. Trzeba powiedzieć, że spora mobilizacja w ekipie grającej w tych czarnych strojach z białymi lampasami po bokach. Ekipa Obry Kościan już w historii swojego klubu występowała na tym etapie, na tym poziomie rozgrywek, ale można powiedzieć, że w tym sezonie jest tutaj zabieg działaczy z Kościana odpowiedni przed rozpoczęciem tych rozgrywek, no i dzięki tym staraniom, można powiedzieć, tak zwaną dziką kartą, drużyna Obry Kościan przystąpiła do rozgrywek właśnie drugiej ligi. Druga liga w tym sezonie podzielona na 4 grupy po 12 zespołów. W grupie A występuje drużyna toruńska. Zresztą tak jak to było w dwóch poprzednich sezonach. Przynajmniej na początek będzie okazja powiedzieć, jak wygląda system rozgrywek. Znowu delikatna modyfikacja. Tymczasem no, początek trzeciej kwarty, drugiej części tego meczu dosyć niekorzystny dla ekipy toruńskiej. Na razie 4 punkty zdobyte przez Obrę Kościan, bez punktu gospodarze. No i spore problemy cały czas z przebiciem się pod kosz. Trzeba powiedzieć, że drużyna z Kościana tutaj bardzo mocno żyje na boisku, ale też przede wszystkim cała ławka ekipy Obry Kościan tutaj mocno reaguje na ławce rezerwowych, na to, co dzieje się na boisku. No i na pewno to wsparcie zawodnicy na parkiecie drużyny gości tutaj z pewnością muszą odczuwać. W tej chwili wycierany parkiet, ale już wracamy do gry. Jest 40-36. Za nami jednak dopiero półtorej minuty trzeciej kwarty tego spotkania. Tak więc tu wszystko jeszcze jest możliwe. A mieliśmy w poprzednich dwóch sezonach bardzo często tutaj przekonywać się, że drużyna AZS-u UMK Konsus lubi we własnej hali bez względu na klasę, jakość rywala fundować swoim kibicom wiele emocji bez względu na to, czy no, przyjeżdża drużyna z czuba tabeli, czy z dołu tabeli. No to panowie z AZS-u UMK Konsus Toruń lubią tutaj troszeczkę podgrzać atmosferę, często doprowadzając do wyrównanych, dramatycznych końcówek. Wiele tych końcówek, no w większości trzeba powiedzieć, kończyło się happy endem. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Świetne podanie, ach, pod koszem tutaj na dwa razy, ale Patryk Świeżyński trafia do kosza. 40-38. 15 punktów na razie po pierwszej części spotkania, można powiedzieć, i lider również z poprzedniego sezonu tej drużyny Radosław Plebanek. Teraz 2 punkty dla Obry i niestety nieudana akcja po drugiej stronie, tym razem Patryka Świeżyńskiego. 42-38, tak więc goście z Wielkopolski na razie po 23 minutach tego spotkania prowadzą. No a po drugiej stronie w tym momencie faul Zbigniewa Malinowskiego. Równo 3 minuty trzeciej kwarty za nami.
dla gości najwięcej tutaj 11 i 10 punktów, odpowiednio Wiktor Wizerkaniuk, numer 11, Wiktor Wizerkaniuk i z siódemką 10 punktów Waldemar Kabat. No właśnie, wspomniany zawodnik Obry Kościan. Szanują piłkę, trzeba powiedzieć, goście z Wielkopolski. Starają się uważnie, długo rozgrywać swoje akcje. W pierwszej kolejce oba zespoły odniosły zwycięstwa. Toruński zespół dosyć pewnie, bo 79 do 61 pokonał Deckę Pelplin. To też nowa drużyna w tej grupie drugiej ligi koszykarzy. Natomiast jednopunktowe zwycięstwo ekipy z Kościana we własnej hali nad drużyną basketu Piła. Tak więc powrót do drugiej ligi we własnej hali. Drużyna z Kościana na pewno miała udany. Zwycięstwo 84 do 83 nad basketem Kwidzyn. Tutaj skuteczna dobitka Patryka Derkowskiego pod koszem, 42 do 40. No i znowu można powiedzieć, wszystko wskazuje nam na to, że w hali przy Świętego Józefa w Toruniu podczas meczu drugiej ligi koszykarzy będziemy mieli tradycyjny horror w końcówce. Tradycyjnie emocji nie powinno zabraknąć, no a drużyna Obry Kościan tutaj na razie, można powiedzieć, pod wrażeniem dobrze rozgrywanego, co najmniej dobrze rozgrywanego spotkania na terenie, na którym no, goście mogą czuć się w roli na pewno nie faworyta tego spotkania. Przed momentem dwa punkty Stanisława Kiszki. 44 do 47 punktów w sumie zawodnika Obry Kościan. Niestety kolejna nieudana akcja podkoszowa Patryka Świeżyńskiego. Czteropunktowa przewaga gospodarzy się utrzymuje. A tutaj ten, który przed momentem trafił za dwa, a teraz trafia za trzy. Stanisław Kiszka i Obra Kościan ma już 7 punktów przewagi. Najwyższe prowadzenie. W pierwszej kwarcie wydawało się, że drużyna ZS-u MK Konsus w tym meczu powinna odnieść dosyć łatwe zwycięstwo, no ale w tej klasie rozgrywek już przekonywaliśmy się w poprzednich sezonach, że naprawdę wszystko jest możliwe. No i długo rozgrywają swoją akcję. Gospodarze przekroczyli 24 sekundy, tak więc czas dla trenera AZS-u MK Konsus Tomasza Lipińskiego. Doświadczenie mówi, że młodzież SMS-u PZ Kosz z każdym meczem jest coraz lepsza, ogrywa się, no i w tym momencie mocno rażą nieskutecznością koszykarzy AZS-u MK Konsus. Wystarczy powiedzieć, że w trzeciej kwarcie oglądanej we własnej hali Torunianie zdobyli. No, wstrzymałem oddech, ale ponownie nie trafił Dawid Przybyszewski. Zdobyli do tej pory przez 7,5 minuty zaledwie 4 punkty, a ekipa Obry Kościan już w tej części meczu punktów 15. No i zaczyna się to robić dosyć nieciekawie. Nieciekawie to wyglądać dla drużyny toruńskiej. Jeden z mocno niecelnych rzutów tym razem po stronie gości Waldemara Kabata. No ale dobra obrona tego zawodnika i Dawid Przybyszewski miał problemy ze złapaniem tego długiego podania. Na razie brak takiego charakterystycznego dla drużyny toruńskiej w poprzednich sezonach ognia. Dużego ognia, takiego z wielką pasją grania we własnej hali. Troszeczkę tak jakby na stojąco ten mecz miał się wygrać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. 11 punktów przewagi Obry Kościan, 51 do 40. Ostatnie dwie minuty trzeciej kwarty meczu, no i goście mają wielką ochotę, żeby powiększyć tę 11-punktową przewagę. Pomagają gospodarze z faulami, tak dwa
kolejne rzuty wolne. Tak więc 51 do 40, no i faul Michała Bagazińskiego za moment. Waldemar Kabat może powiększyć swój dorobek 10-punktowy jak na razie. ...52 do 40 dla Obry Kościan, drużyny w czarnych strojach. I to już jest 13 punktów przewagi, 53-40. No, w hali w tej chwili sportowej toruńskiego UMK słychać doping, ale to cała ławka Obry Kościan żyje. Kolejna udana akcja obronna, tym razem Adam Strużyński zablokował tutaj dojście do piłki po niecelnym rzucie Sławomira Murowickiego. 53 do 40, wiele nieskutecznych akcji. Mocno niecelni są w tym pierwszym meczu gospodarze. Dawid Przybyszewski z biurka, no grubo ponad 2 metry i zdecydowanie najwyższy koszykarz w tym spotkaniu ma prawo rządzić pod tablicami obu koszów. Radosław Plebanek nie może się też przełamać w tej drugiej części meczu. 15 punktów zdobył w pierwszej połowie i cały czas te 15 punktów zostaje. Wreszcie długo, chyba z 7 minut co najmniej tej trzeciej kwarty czekaliśmy na punkty gospodarzy. To dopiero 6 oczek w sumie. Sławomir Murowicki 53-42. Nie takie straty gospodarze odrabiali już w tych meczach, nerwowych meczach we własnej hali. Tym bardziej jeszcze jedna akcja i szansa na zmniejszenie tej 11-punktowej przewagi. Radosław Plebanek. Tak jest, no bardzo mądre zagranie Dawida Przybyszewskiego, 53-44. Ważne, że ta strata zmalała do minus 10 czy 9 punktów dokładnie, ale zeszła poniżej dziesiątki. No i tak to pozostanie. 30 minut tego spotkania za nami, druga kolejka drugiej ligi koszykarzy. Przypomnę, w hali sportowej toruńskiego UMK oglądamy mecz AZS UMK Konsus. Obrą Kościan goście prowadzą 53-44. No nie na darmo chyba tutaj przypominaliśmy taką charakterystykę czy znak firmowy drużyny AZS UMK Konsus Toruń. Czyli odpuszczenie gości na pewną różnicę po to, żeby było co odrabiać i po to, żeby kibice mieli emocje. Wydaje się, że scenariusz trzeci rok z rzędu tutaj ma szansę się powtórzyć, przynajmniej w tym spotkaniu. Faulowany Sławomir Murowicki po tej ostatniej skutecznej akcji koszykarzy Obry Kościan. Przewaga gości czteropunktowa, 56-52, no ale nie da się ukryć. I tutaj trzeba powiedzieć, że drużyna gospodarzy rozpoczęła tę czwartą kwartę w zupełnie innym jakby nastroju i sposobie gry, walki w tym meczu. Chociaż teraz nieudana akcja. Taki typowy airball w wykonaniu Michała Bagazińskiego. 56-52, 7 minut jednak sporo do końca i pewnie ciekawa końcówka tego spotkania. Trudno sobie nie wyobrazić w tym momencie, żeby gospodarze dosłownie nie stanęli na rzęsach. Znając tę drużynę z poprzednich dwóch sezonów, żeby ten mecz jednak wygrać, z całym szacunkiem, ale Obra Kościan, no tutaj drużyna złożona, no zresztą podobnie jak toruńska, z wychowanków bądź koszykarzy z regionu. Między innymi z Leszna. Tutaj nie przyjechała w roli faworytów, chociaż znowu goście nieco powiększają przewagę. Był jeden punkcik, teraz tych punktów
jest 5. 57 do 52, ale już po dobrej walce Sławomira Murowickiego gospodarze wyprowadzają piłkę spod własnego kosza. Radosław Lebanek. 6,5 minuty. Patryk Derkowski, Dawid Przybyszewski, Sławomir Murowicki. Tak jest, bohater ostatnich minut wśród gospodarzy. Brawo. Sławomir Murowicki, 57-54. 3 punkty przewagi gości. Niesamowita walka. Zbigniew Malinowski tam prawie chciał staranować środkowego obry kościan Wiktora Wizerkaniuka. Wizerkaniuk teraz próbował asystować. No w ostatnich chyba ułamkach sekund rzuca te dwa punkty Waldemar Kabat. Odpowiedź. Ach, jak ta piłka wytoczyła się z obręczy po rzucie Patryka Derkowskiego. A jednak 5 punktów przewagi Obry. No ale mecz teraz, teraz zrobił się mecz. O, tak to można powiedzieć. 59-54. Też na pewno goście chcieliby jak najszybciej tutaj zyskać przewagę, ale wygra ten, kto pewnie będzie miał więcej cierpliwości, dokładności i jakości w koszykówce. No a jak brakuje trochę doświadczenia, może troszeczkę tej obawy po stronie gości, że to no, nie oni są faworytem, to na pewno muszą dołożyć tutaj cierpliwością, starannością w grze. Bez pośpiechu. No teraz spieszył się, ale miał pozycję Paweł Kopciński, on faulowany, a przewaga Obry już tylko dwupunktowa, 59 do 57. Całe morze czasu jeszcze, powiedziałbym, ocean czasu, czyli 5 minut i 2 sekundy dokładnie. W koszykówce 5 minut to bardzo dużo. I dwa punkty przewagi Obry Kościan. Przypomnę jeszcze raz, druga kolejka nowego sezonu, 60 do 57 i oba zespoły rozpoczęły ten nowy sezon od zwycięstwa. Drużyna Obry Kościan nad Basketem Piła, 84 do 83. Tak więc drugi mecz z rzędu i drugi mecz na styku drużyny Obry Kościan. No, Patryk Derkowski niestety traci piłkę. Ale też podanie na wysokości kolan. Ciężko było to odzyskać przy mocnej obronie gości. No a gospodarze również zaczęli od zwycięstwa w Pelplinie, 79 do 61. No i druga kolejka. Kto będzie miał po dwóch kolejkach komplet zwycięstw? Rozpoczyna akcję Patryk Derkowski. Patryk Derkowski i faulowany przez Wiktora Wizerkaniuka. Na pewno nam emocji nie zabraknie. 60 do 57 dla Obry Kościan. Dawid Przybyszewski. Kolejna trójka. Nie tym razem, ale jeszcze jest szansa na przejęcie piłki. Szkoda. Radosław Plebanek już nie zdążył. Ta piłka skozłowała akurat na linii. Trzeba znowu powalczyć w obronie. No i spróbować odrobić trzypunktową stratę. Ostatnie 4 minuty tego meczu. Wizerkaniuk za 3 nie trafia, no ale piłkę zbiera dobrze ustawiony pod koszem Waldemar Kabat. Faul teraz Radosława Plebanka. Po stronie gospodarzy trzecie przewinienie w czwartej kwarcie. Radosław Plebanek, Zbigniew Malinowski. No w swoim stylu, czyli na pełnej mocy Zbyszek Malinowski pod kosz. Faulowany i to będzie czwarte przewinienie po stronie gości. Tak więc jeszcze rzutów wolnych nie ma i Malinowski spod kosza. Aj, mało brakowało. Jeszcze raz próbuje Przybyszewski. Nie, Zbigniew Malinowski. Mocno bronią goście. Pod kosz Sławomir Murowicki, ale tam miał wyciągnięte ręce trójki obrońców i teraz trzeba już wracać. Nie spieszą się goście. Szanują piłkę, szanują czas. Mają 3 punkty przewagi. Wydaje się, jeden rzut za linii 6,75 i straty odrobione, ale to łatwo się mówi, ciężej wykonać. Wizerkaniuk nie trafia. Zbiera piłkę Radosław Plebanek.
Jak zwykle w hali sportowej toruńskiego UMK przy świętego Józefa w Toruniu. Mamy emocje do końca bez względu na klasę rywala, tak to nazwijmy. 2 minuty 45 sekund do końca i po kolejnych dwóch punktach Radosława Plebanka. No ale odpowiada Waldemar Kabat. Jest 62-59. Znowu z jednego punkciku zrobiły się trzy. Patryk Derkowski, Radosław Plebanek. Co chwilę zasłony od Dawida Przybyszewskiego. No to był rzut na siłę, to był rzut na siłę. Tutaj potrzeba było więcej ruchu całej drużyny. Nie widząc żadnego rozwiązania, Radosław Plebanek rzucał do kosza, no ale drużyna musi troszeczkę więcej pobiegać, znaleźć sobie wolne miejsce, bo no, jednym zawodnikiem w drużynie tego meczu można nie wygrać. Mowa o gospodarzach. 62-59. Waldemar Kabat. Kabat rzuci kolejne punkty. Nie ma. Jest zbiórka gospodarzy. Dobrze znowu pod koszem Sławomir Murowicki. Zbigniew Malinowski. Patryk Derkowski. Murowicki. Murowicki. Kolejna dwójka. Nie. Tym razem kto zbierze piłkę? Zbigniew Malinowski najszybszy. Dawid Przybyszewski. Jeszcze gospodarze. Zbigniew Malinowski. Czas ucieka. Ostatnie 2 minuty. 3 punkty do odrobienia. Murowicki nie trafia. Jeszcze ciągle gospodarze. Ostatnie 1,5 minuty i 3 punkty straty. AZS UMK Konsus Toruń do Obry Kościan. 59-62. Radosław Plebanek nie trafia, ale jeszcze jest Sławomir Murowicki wypychany. Będą 2 rzuty wolne. Niesamowita historia, jak zwykle w meczu drugoligowego AZS UMK Konsus Toruń. Oczywiście zapraszamy, biletów się nie sprzedaje, a emocji jak widać na załączonym obrazku i to 3. sezon z rzędu powtarzamy, tutaj nigdy nie brakuje. 62-59. No niestety. Ważne rzuty. Nie udało się trafić, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze można powalczyć. Przejęta piłka teraz Zbigniew Malinowski. Sam na kosz. Tak jest. 62-61. Presja przyniosła efekt. Teraz rozpocznie się ostatnia minuta. Presja i pressing w obronie. Gospodarzy również. Ach, bliski Zbigniew Malinowski. Przejęcia. Będzie piłka w rękach gospodarzy. Sytuacja rzutu sędziowskiego, ale strzałka na stoliku sędziowskim pokazuje, że rozpoczynać będą goście. No do takiej pracy na 100%, jak widać, gospodarze wzięli się w ostatnich 2 minutach. Można by oczekiwać, że no niestety tutaj same mecze się nie będą wygrywać i trzeba tak bardzo się starać w zasadzie przez cały mecz. Pewnie nie byłoby takich nerwów jak w tej chwili w końcówce. 52 sekundy i Obra Kościan prowadzi w Toruniu 1 punktem, 62-61. Ostatnie 7 sekund akcji drużyny Wizerkaniuk za 3. Pospieszył się, nie trafia. I teraz gospodarze. Może najważniejsza akcja tego meczu. Radosław Plebanek, Dawid Przybyszewski za 3 punkty trafia! No kto nie zna tej drużyny, ten nie wie, że to jest znak firmowy. 30 sekund do końca oczywiście, jak zwykle nerwosol jest potrzebny, jak się przyjeżdża na mecze drużyny AZS UMK Konsus. Bez tego nie może się obyć. 64-62, Dawid Przybyszewski, 30 sekund do końca, może najważniejszy rzut w tym meczu. Trafiony, no ale to jeszcze nie koniec. 26 sekund do końca tego spotkania, może jeszcze co najważniejsze, dopiero przed nami. 64-62 dla gospodarzy. Goście dogrywają 14 sekund. Decydujący fragment meczu, a tutaj strata i Dawid Przybyszewski faulowany. No,
gdyby troszeczkę szybciej oddał piłkę, już Sławomir Murowicki być może wyjaśniłby zupełnie sytuację w tym spotkaniu. No ale przecież Dawid Przybyszewski może trafić z rzutów wolnych i zrobić to samo. Coś niewiarygodnego. Obra Kościan. No można było tutaj załamywać ręce. W trzeciej kwarcie gospodarze przegrywali już nawet różnicą 13 punktów. No ale jak włączy ten piąty bieg ekipa AZS-u UMK Konsus, to wtedy naprawdę można się spodziewać emocji. No i jeden celny rzut, faul Sławka Murowickiego, 20 sekund do końca tego spotkania, 65-62, trzeba uważać. Bo z takich akcji to jeszcze przy niecelnym drugim rzucie wolnym trzeba dobrze zastawić. Podstawa. No ale na razie to trafia Paweł Ciążkowski, jest 65-63. 20 sekund do końca. Co teraz robi Ciążkowski? Pewnie będzie chciał trafić, tak jest. 65-64, 20 sekund tego meczu. Dawid Przybyszewski. Na razie niefaulowany Radosław Plebanek, teraz odepchnięty wyraźnie przez Wiktora Wizerkaniuka. To jest piąte przewinienie środkowego Obry Kościan. Zdobył do tej pory 13 punktów w tym meczu, no i do tej pory i w całym spotkaniu, bo kończy występ. Na 11 sekund do końca czwartej kwarty. No jeszcze wstrzymam się właśnie z powiedzeniem, że do końca meczu, bo może być dogrywka. 65-64. Radek Plebanek, te rzuty wolne. No właśnie. Nie wychodziły do tej pory najlepiej. Co teraz? Pada piłka do kosza, 66-64, 11 sekund do końca, nie można pozwolić gościom rzucić za 3 punkty. Czy będzie akcja rzutowa? Była, ale zablokowany w najważniejszym momencie Paweł Ciążkowski. Wziął na siebie odpowiedzialność, nie dał rady i to może być decydująca akcja tego spotkania. No niestety, nie chciałbym być w skórze teraz Pawła Ciążkowskiego. Ktoś musiał tę odpowiedzialność wziąć. Zrobił to Paweł Ciążkowski. Miał obok siebie dwójkę obrońców. Zablokowany. Strata piłki. Faulowany w odpowiedzi zawodnik Obry Kościan. No i dzisiaj na pewno wniosek jest jeden. Cała drużyna. Przydałoby się. No od tablicy może łatwiej będzie drużyny toruńskiej po tym spotkaniu. Obowiązkowy trening z rzutów wolnych. Jak zwykle w wykonaniu AZS-u UMK Konsus Toruń. Mecz z nerwową końcówką, mecz z adrenaliną, mecz z emocjami. No naprawdę warto tutaj przychodzić i pocieszyć się widokiem tej drużyny, która lubi robić takie emocje swoim kibicom. Przy okazji troszeczkę tych sportowych emocji zażyć. 67-64, dwa mecze, dwa zwycięstwa drugoligowych koszykarzy AZS-u UMK Konsus Toruń w nowym sezonie. W ostatniej kwarcie toruński zespół zdobywa 23 punkty przy zdobytych 11 Obry Kościan. W całym spotkaniu kwarty 20-13, 16-23 przegrana druga przez gospodarzy i trzecia również 8-17 i czwarta wygrana przez AZS UMK Konsus 23-11. Cały mecz 67-64. Najwięcej punktów dla toruńskiej drużyny Radosław Plebanek 24 oraz 12 punktów Sławomira Murowickiego. 17 punktów najwięcej dla Obry Kościan Waldemar Kabat. Jeszcze raz powtórzmy to, co najważniejsze. Dwa mecze, dwa zwycięstwa koszykarze AZS-u UMK Konsus Toruń w nowym sezonie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.